Siemano! Witam z kolejnego Skyrimów. Otóż zanim zaczniemy, odrobinę się rozgadam. A więc słuchajcie, mam dla was dwie dosyć ważne wiadomości. Pierwsza z nich to taka, że wreszcie zrobiłem grupę na Facebook, słuchajcie. Macie do niej link w opisie, jak i również... Co tylko w opisie. Nazywa się Walce Revena. Szczerze mówiąc, myślałem nad jakąś nazwą, ale... Walec to naprawdę jedyny pomysł, jaki miałem. Zaraz, dlaczego nie zrobię sobie walca? Co ma być? Kilometr przywołanie. No, dziękuję. W każdym razie, pomyślałem, że Walce Revena to jedna... Może nie jest to dobra nazwa, ale to jedna nazwa, na jaką miałem jakikolwiek pomysł. A więc tak, teraz ta grupa nazywa się Walce Revena, przynajmniej przez jakiś czas. No i kolejna kwestia. Słuchajcie, już od jakiegoś czasu to planowałem. Pomyślałem, żeby razem wspólnie napisać jakąś historię. Mówiąc historię, mam na myśli... Gówno, którego zapewne nie będzie się dało nazwać historią. Ale słuchajcie, gdyż napiszemy ją wszyscy razem, wspólnie, w tej sekcji komentarzy. Jakie są zasady? Pod tym filmem zostawię komentarz, w którym to zacznę tę historię. Najprawdopodobniej dwoma zdaniami. Tam widzimy was z drogą w swoim naturalnym środowisku. Tak, chciał się przywitać. Dobra, wsiądę na ciebie. W każdym razie, zacznę tę historię dwoma zdaniami najprawdopodobniej. I wasze zadanie będzie kontynuowanie tej historii. Możecie dopisać dwa zdania, no chyba, że macie jakiś dobry pomysł, to możecie napisać nawet więcej. No i rzecz w tym. W momencie, kiedy uznam, że któryś komentarz będzie godną kontynuacją historii, zostaje przy nim serduszko. Wiecie, dostaniecie wtedy powiadomienie, że Reven uwielbia wasz komentarz. I komentarz, który jest serduszkiem, staje się oficjalną kontynuacją historii, no i to właśnie po nim... Wtedy uznajecie go już za część historii, no i piszecie, co się dzieje po tym komentarzu. W ten sposób nie będziemy mieli kompletnego bałaganu, kiedy to każdy może dopisać, co tylko chce. No i tak oto się tworzy łańcuch chaosu. A więc zobaczymy, co właściwie z tego wyjdzie. Co do uniwersum... Nie wiem, samemu jeszcze nie mam żadnego pomysłu. Ale zobaczymy. Zapewne jeszcze raz w komentarzu wytłumaczę dokładnie zasady, żeby nie było żadnych wątpliwości. A więc... Tak, chyba może wreszcie przejść do odcinka. Mam nadzieję, że o niczym nie zapomniałem. Na pewno sprawdźcie komentarze, gdyż jest duża szansa, że o czymś zapomniałem. Nie do końca duża szansa, co właściwie 100% szans. A więc... to się znowu stało. Dobra. Weźmy sobie do tego dungeona w takim razie. Nic nie przypominam go sobie. Odejdź, nieznajomy. Słowo, czai się w tym miejscu. Tak, walcu drogowy, ja też to widzę. No tak jest sugestywne obrócenie się. Stary, ty też to widzisz? Jakie zło masz na myśli? Okej, okay, jakiegoś tam raka. Pogrzebali tutaj seksmasterkę. Obawiam się, że jego powrót może być... O nie, tylko nie to. Kontynuacja pokasowa. Trzymam go tu. Jednak wciąż słabne. Podczas gdy on odzyskuje siły. Okej. Okay. Już teraz ledwie Dobra. Jestem w stanie powstrzymać jego moc. Nie mówiąc nawet o pokonaniu go. Dobra. Zrobisz to? Dzisiaj zawalczymy ze seksmasterką. Trzy naczynia w podziemnym grobowcu skrywają moc, zdolną pokonać Hefnora. Tutaj jeszcze nigdy nie byłem, tak szczerze mówiąc. Nigdy. To jest 100% pewność. Nigdy nie byłem w tej lokacji. Strzegą ich sługi Hefnora. Czy to jest lokacja z DLC? Podejrzewam, że tak, ponieważ raczej bym pamiętał, gdyby... O, fajnie. Dobra, więc chodźmy. Zobaczymy, co my tu mamy. Ustawmy sobie może, czy mam teraz dobrą moc. Mam, okej. Okay. No więc, wow. Podoba mi się ten dungeon. To mówię od razu. Vatum. Te was drogą powoli zaczyna mnie denerwować. Okej, okay, podejrzewam, że to właśnie stąd wyjdzie owy rak. Mam tutaj na jakąś salę tronową. Tak, siądźmy sobie, co tam. Dobra, to załatwia sprawę. No i gdzie teraz mamy tak właściwie iść? Podejrzewam, że tam. Te chyba jest jakieś przejście dalej. Wcale nie widzę tej płytki naciskowej, wcale. Oby tylko nie nacisnął jej mój walec drogowy. Zwyczajnie draugr, serio. To wszystko, co mają do zaoferowania. A tak, zapomniałem, jaki słaby jestem tą postacią. Dobra.
to może być jednak odrobinę trudniej niż myślałem. Zobaczymy, czy sobie w ogóle poradzimy z tym rakiem, ponieważ to może być ciężka walka. Dobra, to mnie nawet jeszcze teraz nie widzi, to dobrze. Będzie parę critical hitów. Były critical hity czy nie było? No sam nie wiem. Ała, dobra, to bolało. Właśnie tego chciałem. Jednocześnie mogę łatwo załatwić wrogów, ale wrogowie mogą też równie łatwo załatwić mnie. To jest dokładnie to, czego chciałem w pierwszej serii. Tak, wreszcie to osiągnąłem. To wygląda ciekawie. Ale to wygląda jakiegoś innego pomieszczenia. Nieźle. Ogon ślizgacza, wszystkie myślałem, to jakieś takie dekapitowane, nie wiem nawet... Członki. Może członek to nie jest najlepsze słowo. W sumie to członek to najlepsze słowo. Drewniane drzwi. Ech, come on. Dawaj, zmieścisz się! Połóż kres stereotypom. Jesteś piękny taki, jaki jesteś, walcu. Ej, ale... To... Kurwa Maci, ja narzekałem na Lidię. No, dziękuję. Ja narzekałem na Lidię. Nie wiedziałem, co mnie czeka... Z walcem drogowym... Frajerze! Dobra. Ale wystarczyłem tylko dwa hity z tego, co widzę na Draugra. To dobrze. Wtedy się skradam. Jeszcze wychyli, świetnie. Draugr upiór! O Boże! To już naprawdę wyższy poziom. Wierzę, że on mnie teraz będzie ściągał hitem na moim poziomie. Wy to w ogóle widzicie? Świetnie. To nie będzie przyjemne. Jeszcze widzę. Surprise, motherfucker! Nawet z moim dosyć długim time stopem, to cały czas powiedzmy, że dużo damage'a on nie bierze. Tak. Epicka walka w Skyrimie. Okrążaj wroga i rzucaj w niego nożami. Co my tu mamy? Dziękuję za moje noże. 13 noży, Boże. 13 noży. Mogę to jakoś zrymować zboży. Czy o tym wcześniej nie pomyślałem? Co my tu mamy? Ciało. Coś właśnie chyba podniosłem. Coś tutaj cały czas łazi. Chyba na innym piętrze trochę niż ja. A zacznę sobie w tamtą stronę. Na pewno widzę te urny. Na pewno nie chcę w to też wejść. Rewent, debilu. Motyka. Dlaczego motyka nie jest bronią w Skyrimie? To takie nierealistyczne. O, wilcza skóra. Niedźwiedzia skóra. Śnieżnego niedźwiedzia. Nice. Da się to zawsze posprzedawać. Bardzo chętnie. Co jeszcze? Chyba tak będę wszystko tutaj. Szczerze mówiąc, to się chyba trochę za blisko tego monitora. I dlatego mam takiego mindfucka, kiedy gram... w gry z perspektywy pierwszej osoby. Ale serio, co tutaj robią te dzbany? To chyba nie jest zbyt bezpieczne, żeby takie trój trzymać, nie? A, to gincie, frajerzy. Zabiłem cokolwiek? Smoczy kapłan. Ja go trafiam, czy... Mam nadzieję, że go nie trafiam. Wiecie dlaczego? No bo jeżeli on rzeczywiście miał brać ten tylko taki malutki ułamek damage'a, który on bierze, no to ja myślę, że ja stąd po prostu ucieknę z piskiem. Dobra, czy to otworzy drzwi, czy... Do czego się w ogóle łudziłem, że to otworzy drzwi? Zobaczmy. Czy on tutaj może jakieś... Dobra, tutaj jest uchwyt. Okej. Zaraz, te drzwi też były zamknięte. Zobaczmy, co my tutaj mamy. Szczerze mówiąc, jestem całkowicie zgubiony. Draugr Mściciel! O, skurwesyn! Ha, to było piękne! Jak to się zatrzymało w ogóle w powietrzu, ten sopel. O Boże, Boże! Walcu drogowy, pomóż mi! Ja też potrafię przyzywać! Mam kompletnie przesrane. Wy to w ogóle widzicie?
Surprise, motherfucker! Dobra, to powinno styknąć, żeby go zabić. Okej, okay, co go zabiło? Podejrzewam, że on mnie zabije jednym hitem, ale naprawdę chciałem do niego podejść dopiero, kiedy będą zatrzymać czas. O nie, zakończyłem niechcący szybciej zatrzymanie czasu. O nie, nie możesz na mnie używać mojego własnego... mojej własnej dziedziny, powiedzmy. Dobra, przydałoby się trochę więcej zdrowia, nie oszukujmy się. Nie mówię trochę więcej damage'a jeszcze. Ponieważ serio, czuję, że naprawdę weszłem w głębokie gówno. Gając łucznictwo. Czy mam tutaj cokolwiek? Uff, dziękuję. Mamy tutaj delikatnie zwiększony damage i poza tym... to tyle z łucznictwa. A kowalstwo mogę sobie może jeszcze wzmocnić? Czy tak nie za bardzo? Moment, kowalstwo ma na 21 i to nie wystarczy z tego co widzę. Dobra, byłem w stanie zatrzymać czas. Można zatrzymać teraz mam szansę. Tak, pada. Dobrze, dobrze, dobrze. Udało się. 22 noże. Podejrzewam, że i tak w niego wbiłem jeszcze więcej. Boże, co się tutaj w ogóle dzieje? Gdzie ja się w ogóle wpakowałem? Serio. No i teraz oczywiście mam tutaj jeszcze na głowie ten walec drogowy. Dobra, widzę tamtego Draugra. Nauczyłem się też, żeby po rzucie nożem delikatnie się odsuwać. Ze względu na to, że chyba jest ograniczona ilość noży w jednym miejscu w grze. To znaczy tyle, że jeżeli wyrzuca za dużo noży w tym samym czasie, to, to niektóre noże po prostu się nie zrespią albo znikną. Draug upiór! Świetnie! Świetnie! Uczciwa rozgrywka. Dobre levelowanie przeciwników. Który mam teraz tak właściwie poziom? Mam poziom 10! Zabierzcie mnie stąd! Z gigantami jest taka fajna sprawa, gdyż pisaliście o tym, że poszedłem na gigantów na takim małym levelu. Tak, ale gigant to jest przeciwnik właściwie jak boss z Dark Souls. Czyli, że łatwo da się go uniknąć. W miarę łatwo. No jest powolny. Ale naprawdę jesteśmy w stanie przeżyć w walce z nim. Ale jeżeli miał na przykład otoczyć 10 takich Draugrów na wyższym poziomie, to jest to po prostu martwy. No więc tak, chyba sam widzimy. No i piek za quick save'uje. Czeladnik. O nie, dlaczego? Dlaczego? Come on. Nienawidzę otwierania zamków w Skyrimie. Prawie tak bardzo jak mojego życia. A to już naprawdę bardzo. Mam tu cokolwiek... chyba z książek niczego ciekawego. Puchar. Mikstury. Dziękuję. Nawet parę mikstur wyższego levelu. Złodziej cnoty. No proszę. To jest całkiem ciekawa książka, którą to czytałem nawet w pierwszym odcinku ciekawostek. Weźmy sobie obydwie. Co tam? Mam pytanie. Po co komu masz dwie kopie? To tak jakby... nie wiem, to niestety nie jest chutliwa organiańska pokojówka, więc nie mogę tutaj mówić o masturbacji, ale... to zawsze jest trochę dziwne. Kto kupuje dwie kopie tej samej książki? A później wsadza je do dungeona. Kto wsadza do dungeona dwie kopie tej samej książki? To jest dziwne. Zgaduję, że powstaje nam wszystko zaskoczyć. Czy to jest szkielet? Tak, to jest szkielet, ale nie taki, z którym możemy walczyć. No proszę, stara tortur. Szkieletów. Biedne szkielety, wykrwawiają się! Zresztą, to znaczy, że możemy te wszystkie... ha, jakie to fajne! Boom! Trumna. Szkoda, że nie da się korzystać z tych wszystkich narzędzi tortur w Skyrimie. Na przykład przyprowadzamy tutaj taką Seranę czy coś, albo Lydię. No i się mścimy za te wszystkie czasy, kiedy blokowała nam drogę. Świetnie! Świetnie! Widzę, że nie mam innego wyboru. Skyrim. Symulator eksploracji dungeonów w walce z drogowym 2017. To jest takie głupie. I'm here, bitches. Boże. Jakie to jest po prostu głupie. Wjeżdżam do dungeona na walcu drogowym. O nie, słyszę pająki. Takie mnie ostatnio prawie dał radę zabić, nawet mnie jeden ostatnio zabił, a tu jest więcej niż jeden. Ja, to po prostu takie malutkie. Tak, to na spokojnie. Dobra. A tam jest taki trochę mniej malutki. Dobra, to nie jest chyba aż tak trudny boss. Walcu drogowy, pomóż mi! Dawaj, walec drogowy kontra wielki pająk, przestań tańczyć! Dobra, może tak.
O Boże, ten damage. Świetnie. Dobra, aż tak daleko nie jestem. Plus już mam ten walec drogowy z głowy. Ale to po prostu... Nie sądziłem, że kiedykolwiek w tej serii uda mi się zeskoczyć na czyjąś głowę w walcu drogowym. Ale dobra, widzę, że ten pająk tak na luzie mnie ściąga na dwa hity, więc mogę chcieć uważać. Dobra, to długo jak mam tutaj broń dystansową, no to mogę chodzić w tak lekkim armorze jak tylko chcę. A zresztą... Walcu drogowy, pomóż mi! Dobra, walec drogowy kontra wielki pająk, Fight Club. Wiecie co? To będzie idealna miniaturka. To będzie wprost idealna miniaturka. Jak często widzimy, walec drogowy walczący z wielkim pająkiem. Mamo, pomóż. Cholera, napisałych na parę miksturach many. Naprawdę chciałem mieć tę miniaturkę. Cały czas mam za mało. Dobra, to teraz. Dlaczego nie mogę schować broni? Dziękuję. A ty już tak ładnie nie walczą po środku. Dobra, walec drogowy się wycofuje. Uwaga! Ten Fight Club. Dawaj, walcu drogowy, nie poddawaj się. Dawaj. You can do it. Wiecie co? Zacznij może kolejny tam. Ach, serio, jak wolno mi się regeneruje ta mana? Odpowiedź jest prosta, zbyt wolno. Dobra, dobra. I teraz ten pająk powinien podejść do tego walca. Tak! Walec zabił pająka! Udało się! Dobra, zgaduję, że wtedy tak miałem parę klatek, kiedy to rzeczywiście były te dwa stwory walczące ze sobą. Więc powinno być chyba okej. Tak czy inaczej mamy tę miniaturkę, tylko chciałem jeszcze lepszą. Ale ten Fight Club. Dobra, więc zobaczmy. Jak już widzę ten tytuł, walec drogowy kontra wielki pająk. Tylko w Skyrimie. Dobra, chyba tam już niczego nie będzie, tak mi się przynajmniej wydaje. Zobaczmy. Mówi coś o jakichś naczyniach, a ja cały czas nie znalazłem ani jednego, no i czuję się przez to jak debil. Te naczynia nie powinny być bardziej widoczne w miejscach? Czy może... Chwila, moment, no bo serio. Czy ja tutaj coś przegapiam? Te naczynia, czy tam... Nie wiem w ogóle o czym wtedy mówił, ale coś tam chyba wspomniał, jakieś wazy czy coś, nie mam pewności. Dobra, niespokojny drapon to jeszcze easy. Idzie to jakoś zabić tak w miarę. Wcale nie widzę płytki naciskowej, wcale. Co ona robi? Uff, dobrze to tak po prostu tego nie aktywowało permanentnie. Bo to był taki delikatny problem. Zwłaszcza w mojej zbroi. Właśnie to w jej braku. Okej. Chwila, moment, bo mi tutaj powoli... Kabel od mikrofonu wchodzi na kontrol, a kontrolę użyłem do skradania. Nie zobaczysz mnie. Trzy chyba powinny styknąć. Oczywiście, że nie. Nie doceniłem mojego wroga. On mnie cały czas nie widzi, naprawdę. Skradanie wzrasta, nice. Dziękuję. Upiór. O, wybornie. Nie ściągnij mnie na hita, proszę, za quicksave'uję. Tfu. Surprise, motherfucker! Potęga za Wardo. Dobra, jesteśmy dalej. I... to chyba tak naprawdę wszystko. Tutaj. Więcej trumn. To ciekawe. Fajny przełącznik. Ten moment, kiedy wiesz, że masz przesrane. At this moment, I know, I fucked up. Ała. To bolało.
i nie było zbyt uprzejme. Zostaw mnie, proszę. Boże, wy to widzicie? Wy to widzicie? Boże święty. Boże. Dobrze, że mam jakieś mikstury, ale gdybym ich nie miał, no to tak delikatnie przesrane. Co jest najgorsze, jestem chyba teraz w ślepym zaułku. Dobra, użyję zawarto, żeby uciec. Dobra, nie byłem w ślepym zaułku. Ale tak czy inaczej nie w najlepszej sytuacji. O, i jeszcze mi się skończyły noże. You know what's more fun? Boże, zabawa. Skończyły mi się noże, pomocy. Mam jeszcze siekiery. Miałem ich nie używać, ale to jedyne co mam. Nie są zbyt pomocne, ale powiedzmy, że muszą wystarczyć. Świetnie. Dobra, chyba to powinno styknąć, żeby go zabić. Surprise, motherfucker! No, teraz mi zostanie już tylko magia lodu, a mogę użyć tylko jednego sopla. Uff, dziękuję, idealnie. Przynajmniej odzyskałem część moich szczyletów i siekier. Dziękuję. O Boże, jestem utknąłem właśnie w tych ruinach. Kiedy kończą mi się wszystko właściwie. Sztylety, noże. Zresztą sztylety, siekiery. I wtedy ze siekier to w ogóle nie planowałem tutaj korzystać. A jestem w środku dungeona, który jest o paręnaście leveli wyżej ode mnie. Boże, przestraszyłem się. No, zgaduję, że najpierw powinien pójść w takim razie w tamto. O, come on! Come on! To nie jest miłe. Mam tutaj cokolwiek, czy mogę go łatwiej zabić? O, mogę spróbować tego. To może zadziałać całkiem dobrze. Czy on teraz naprawdę go będzie bił pięściami? Uff, dobrze. Mamy teraz przynajmniej trochę taki mały fight club. Świetnie, tak? Bij go pięściami. Dobra, przynajmniej teraz on się skupi na nim, a ja będę w stanie tak w miarę uciec. O, jest, naczynie. Dobra. 1 na 3. Muszę uciekać. Dobra, szybko. Biegnijmy. Ja serio, ja tego dungeona muszę teraz przebiec. No bo skończyłem się szklety, a zdobyłem dopiero 1 na 3 naczynia. O, świetnie, kolejny mściciel. Dobra, ustawiam najlepiej za Wardo. No dawaj, gońcie mnie. O, come on. Dobra, tylko upiór. To zgaduję, że da się nawet jeszcze załatwić. Ta poza! Surprise, motherfucker! Takie uuuu! Okej, okay, jego jeszcze chyba dam radę tak w miarę zabić. Ale na pewno nie chcę walczyć z kolejnym mścicielem. O Boże, dobra. To jest mściciel. Z nim na pewno nie chcę walczyć. Zastrzeżę mi się końcem mikstury uzdrowienia. Świetnie! Świetnie! Pomocy! Pomocy! Boże, czy mam tutaj cokolwiek, co może mi uratować dupę? Proszę. Cokolwiek? Dobra, na pewno chcę sportem moje wszystkie noże. Dziękuję. Dobra, teraz chcę się od niego oddalić i zobaczyć. Dobra, tu jest przełącznik, ale nie mogę go nacisnąć w zatrzymanym czasie, bo przełączniki tak nie działają. Czekam, aż czas się wznowi. Przełącznik, dobra. Udało się. Gdzie jest kolejne naczynie? Szybko. Muszę to przeraszować. Wszyscy mają zbyt wysoki level. Dobra, chyba mogę na spokojnie zaskoczyć. Boże, ten dungeon jest taki masywny. To jeden z największych dungeonów, a jestem zmuszony przez niego przebiegać. No, wybrać sobie klasę, której się może skończyć amunicja. O, świetnie, pająki. Nawet nie mam... Okej, mam spawn, dobrze. Surprise, motherfucker! Nie wiem, jakim cudem to przeżyłem, ale podejrzewam, że mogę mieć teraz przesrane. Dobra, szybko, F5. Super zapis! Wiecie co? Brawo, Revan, brawo! Dobra, słuchajcie, muszę odpalić konsolę. Idealnie w momencie, kiedy save się wczyt... Nie, już jest za późno. Świetnie! Brawo, Revan, brawo, brawo, debilu! Na chuj, kurwa, zapisywałeś? Jeżeli teraz użyję opcji Resurrect, no to stanie się ten dziwny bug, który sprawi, że... A jeżeli teraz dam TGM-a...
No to jeżeli save się wczytał, to chyba będę miał cały czas tego godmoda, nie? Zobaczmy. O, dobrze, 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 godmod zadziałał. Naprawdę, ja sobie tylko w takich sytuacjach pozwalam na cheaty, okej? Okay? To było uczciwe, ponieważ ja chciałem tylko przeżyć, okej? Okay? Dobra? Ja chciałem tylko przeżyć. To nie było cheatowanie, kiedy chcę jedynie przeżyć. Okej, okay, zawsze może ten szpon. Znaczy, każde cheatowanie jest zwykle, żeby przeżyć, ale chodzi o to, że nie chcę być tak przestrany, żeby przechodzić cały dungeon od nowa. Dobra? Rozumiem, że błędy powinny być karane, ale jednak no... Come on, może nie aż tak mocno. Dobra, wilk, ptak, smok. Zobaczmy, wilk, ptak, smok, idealnie. Okej, okay, nikogo już za mną nie ma, dobrze. I teraz może sobie lepiej zapiszmy. Tak na wszelki wypadek, no bo jednak nie chciałbym, że nagle coś mnie zabiło i takie... Upsi, wracamy. Wracamy do ciągu śmierci. Okej, okay, to jest pułapka jak nic. Załardo! Takie joń. Szybko, po skrzynie. Mam tutaj pana śmierci. Dobra, LP Helm. Helm bojowy. Duszy mniejsza. Dajcie mi ten krzyk. Zaraz, ten krzyk był w podstawce, co oznacza tyle, że to nie może być lokacja z DLC, a ja przez ten cały czas grałem w podstawkę, ani razu jej nie znalazłem. Dobra, w takim razie uciekajmy. Nie wiem, czy nie pominam tam jakiegoś lutu, ale ja po prostu chcę to przeżyć. Uff. Dobra, ale jak na razie mam tylko dwa naczynia, nie wiem, czy jakiegoś nie przegapiłem. O nie, to jest już skrót, to znaczy, że jakiś musiałem przegapić. Na moment. Dobra, uwaga. Jot. Wczajone zło. Dobra, to jest gdzieś tutaj. Ale zapewne to przegapiłem trochę wcześniej po prostu. Dobra, mapa lokalna. Okej, czyli że tego nie przegapiłem, tylko mnie tam nie było. To powinien teraz pójść prosto, później w prawo, później w lewo. Okej. Dobra, powinienem to chyba tak na spokojnie ogarnąć. Prosto, potem w prawo, tak. Potem w lewo. Okej, okay. I to powinno być gdzieś tutaj. Zobaczmy, mapa. Okej, okay, idę teraz w tą stronę, to dobrze, dobrze idę. O, proszę. Dziękuję, zaczniku. Jaki to poziom? Pan śmierci. Było miło i w ogóle. Chuju, jak śmiałeś mnie rozbroić? Gdzie są moje sztylety? Tfu! Surprise, motherfucker! Niespodzianka, skurwysynu. Dobra, to ja już sobie pójdę. Było miło i tak dalej. Ale się skończyło. Proszę, nie goń mnie. Skończyło się, prawda? Nie skończyło się. Mam przesranę. Dobra, cholera, to przejście jest zawalone. Dobra, tędy chyba, tutaj wszedłem. Tak, tędy, zdecydowanie. Tutaj jest za bardzo, żeby zwiększyć trochę dystans pomiędzy nami. No to w ogóle nie kończy mi się stamina, kiedy jestem za bardzo. In my world, there is no stamina. Nie goni mnie, prawda? Nie goni mnie. Uff, dobra, ustawię sobie może trochę z powrotem moją broń. I ja teraz mam iść na bossa, kiedy mam 9 siekier, 3 noże, 2 pochodnie, Kilof i młot bojowy, z którego nawet nie mogę korzystać. Brawo, Reven, brawo. Brawo. Inteligencja 1. Ty, mam 3 naczynia. Udało ci się znaleźć naczynia. Przed śmiercią Heaven Orang odessał sobie z ciała krew. Te pojemniki zawierają właśnie tę krew. Oprócz to chyba niebezpieczne. Bardziej niebezpieczne niż mogłoby się wydawać. Jednak zostawione samemu sobie obudzi się, gdy stanie się zbyt potężny. By można... Dobrze. Nie wiem, czy chcę to teraz robić. Uwolnię Heaven Oraka. Przebudzi się osłabiony, ale z liczem zawsze wiesz trzeba co? Uważać. Przygotuj. Podejrzewam, że jestem w stanie po prostu wyjść sobie stąd. Wiecie co, zrobię sobie zapis. Podejrzewam, że jestem teraz w stanie sobie stąd wyjść, pójść do miasta,
No i na spokojnie odzyskać sobie te wszystkie sztylety, porobić sobie parę nowych, czyli że za chwilę wracamy, tak w skrócie. Mam nadzieję, że nagle nie będzie apokalipsy, Lich się przebudził, królestwa upadają. To by było w sumie trochę zbyt realistyczne jak na Skyrim. Podejrzewam, że tak samo jak z każdym questem, jest to sobie po prostu w stanie przełożyć na za parę miesięcy. Takie, tak, niebawem Lich się przebudzi, musimy uważać, musimy za wszelką cenę go powstrzymać już teraz. Proszę nie iść do miasta i nie wykuwaj sobie sztyletów, to zajmie ci parę dni. Spokojnie, zaraz wracam. Pojawił się przymrozek. Zimno zaszło. Dobra, zobaczmy, czy mam w ogóle materiały na to. Dobra, więc stalowy? Oczywiście, że nie mam. Dobra, więc na noże będę potrzebował tylko stali, żelaza. Dobra, stali, żelazo. To powinien być tutaj. Ej ty! Obrońcy świtu przyjmą. O, no proszę. I każdego, kto gotów jest przeciwstawić się rosnącemu zagrożeniu ze strony wampirów. Co ty na to? Zabijanie wampirów? Chciałem podpisać. Nie rzuciło mi się w oczy żadne wampirze zagrożenie. Czyli nie przywiązujesz do tego wszystkiego wagi? Jak umknęło ci, że komnata strażników została zniszczona przez wampiry? Nigdy nie traktowali tego niebezpieczeństwa poważnie. I teraz za to zapłacili. Strażnicy tropią głównie wyznawców Dedr, co wyjaśnia, dlaczego zostali sponiewierani, gdy zwrócili się przeciwko wampirom. I dlatego właśnie nasz przywódca Isran na nowo formuje obrońców świtu. Prawdziwych, zdeklarowanych... Dobra. Ha! Spodobasz się Isranowi. Okej, to teraz tylko musimy poczekać na dzień. To co tam 9 godzin? Jest już u kresu swojej potęgi, nie bałem się przebudzi. Spokojnie, poczekam sobie 9 godzin, aż się sklepy otworzą, porobię sobie parę sztyletów. Byś śmiał, gdyby ten tam teraz tak wracał? Zresztą to by było naprawdę epickie, gdyby rzeczywiście to zrobił tak realistycznie, że wracam tam i on tylko tak na wstępie. Przebudził się, jest już za późno, wszyscy zginiemy. No i wtedy walczę z tym samym bossem, tylko 10 razy trudniejszym. Nie mam pojęcia, ile ten odcinek już trwa, nie mam po prostu pojęcia. Pewnie dosyć długo, tak zgaduję. Ale co tam będzie jeszcze, zapewne pełno cięć. Najpierw dostaniecie długi odcinek. Okej, więc gdzie mam to wlać? Tam. Wiecie co? Zrobię sobie hard save'a, w razie gdybym miał dojść do... W razie gdybym miał dojść do sytuacji, w której to zakończę już teraz odcinek. To by było na tyle, mam nadzieję, że wam się spodobało. Na razie!